Witamy Was serdecznie. Witamy serdecznie. Dzisiaj zapraszamy na kolejne jasnowidzenie i bardzo dużo osób prosiło nas, żeby zjasnowidzieć obecną sytuację odnośnie rolników i jak się będzie to dalej rozwijać, co z tego wyniknie i czy tutaj grożą nam jakieś niebezpieczeństwa. Dla przypomnienia wspomnę, że na temat sytuacji z rolnikami było dokładnie w ostatnim filmie, ale nie było tam dużo powiedziane, tylko trąciłyśmy co nieco temat, bo ostatni film był o analizie na rok 24, analizie na świecie, co będzie się działo w roku 24, więc tam częściowo zostało to zjasnowidzone. Ponieważ wy macie bardzo dużo obaw i nadal zadajecie pytania, ponieważ sytuacja jest bardzo poważna i bardzo rozwojowa odnośnie rolników, to właśnie mieliście dużo pytań i my postanowiłyśmy zrobić takie konkretniejsze jasnowidzenie, aby to dokładniej zbadać, bo jednak nie ma co ukrywać, jest to poważna sprawa i to nie chodzi o to tylko, że oni wychodzą, ale o całokształt tematu, o całokształt, że ludzie faktycznie się zaczęli budzić, coraz więcej rolników zauważyło, do czego to ma doprowadzić, jakie są tego cele i powiedzieli po prostu dość, a ze strony rządów można by to tak ująć w cudzysłowie, bo tutaj muszę też się trzymać cenzury. Rząd kołchoźniany naciska na pedał, na gaz, jakby dolewa oliwy do ognia i pogarsza tą całą sytuację i właściwie doszliśmy do momentu, tak jak rolnicy i zwykli ludzie, my stoimy twarzą w twarz z urzędnikami kołchoźnianymi, z ich prawami, z bardzo niekorzystnymi ustawami. I to wszystko doprowadza do ogromnego konfliktu. Co najważniejsze w tym, to jest to, że ludzie się zaczęli budzić i budzą się coraz bardziej. To, co się dzieje teraz z rolnikami, daje dużo do myślenia jeszcze takim ludziom, którzy się jeszcze nie zbudzili, a są o krok od zbudzenia się, bo słuchając informacji, patrząc na to wszystko, co się dzieje, zaczną, mam nadzieję, większość chociaż z tych osób, którzy jeszcze coś potrafią myśleć w swojej głowie, którzy nie są całkowicie otumanieni na tyle, że zignorują tę sytuację, ale zaczną być może zastanawiać się, dlaczego to się tak dzieje i o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo rolnicy mówią otwarcie, o co im chodzi i mam nadzieję, że przez całą tą sytuację dużo jeszcze ludzi się obudzi. Co jest korzystne dla nas wszystkich. Omówię pokrótce, o co tak naprawdę chodzi z tymi rolnikami i dlaczego powstała ta cała sytuacja z rolnikami, chociaż to już nie jest pierwszy raz, bo już takich podobnych sytuacji mieliśmy bardzo dużo w Europie i one gdzieś tam, te protesty rolników wybuchały, najwięcej tego było we Francji, gdzieś te protesty wybuchały i te protesty w jakiś sposób później zostały ugaszone i właściwie rolnicy, można by powiedzieć, że nic nie wygrali na tych protestach, nie doszli do żadnego porozumienia, no ale były takie próby buntu podejmowane. W tej chwili mamy ogromny bunt rolników, można by powiedzieć strajk czy protest, różnie to można nazwać i to się zaczęło w Europie. Obecnie z tego, co słyszałam w ostatnich dniach, zaczyna się to też rozlewać już na Kanadę. W Kanadzie rolnicy też zaczęli już się buntować. Chyba w British Columbia się najpierw zaczęli buntować i w Vancouverze. I jest plan rozlania się tego konfliktu, protestów rolników na inne regiony Kanady. Protest rolników jest również postępujący już w Kanadzie. Ci, co nas słuchają z Kanady, to być może słyszeliście już o tym, ale u Was też pomału będzie się to nasilać i rozkręcać. Kanadyjczycy również się zaczęli cieszyć, że właściwie do nich już trafił ten protest i być może jeszcze będziemy świadkami protestów w innych krajach.
Także obserwujmy, co się dzieje. W każdym bądź razie, wracając na nasze podwórko tutaj do Europy, z tego co wiemy, to już coraz więcej krajów się do tego przyłączyło, Polska też się przyłączyła i o ile pamiętacie, te protesty tych ciężarówek, blokowanie przejazdu pomiędzy krajem na U a Polską, to już mamy dosyć dawno. Te konflikty już mamy w Polsce dosyć dawno, także też nie wszyscy ludzie wiedzieli, dlaczego to jest, bo w telewizji, wiadomo, w ścieku jest bardzo dużo dezinformacji, również na temat obecnych strajków rolników też jest dużo przekłamania. I mam nadzieję, że większość z Was jest zorientowana i wie dokładnie, na czym polegają te strajki, dlaczego są te strajki, jaka jest ich przyczyna i geneza, w ogóle geneza powstania. Na pewno wiecie, większość z Was wie, ale tutaj w skrócie, ponieważ jest cenzura, będę musiała przypomnieć tylko dla tych, co być może niedokładnie wiedzą lub być może chcieliby usłyszeć właściwie, dlaczego tak jest. Więc główną podstawą jest, można by powiedzieć, tu jest dużo przyczyn, ale weźmy tak jakby w zarysie to wszystko. Chodzi o to, co jest na litery A, G i tak dalej, 20 i kreska 30, czyli coś, co musi być wykonania do roku 30. Są plany też do wykonania do roku 50, ale te najbliższe plany są, jakieś tam osiągnięcia muszą być wykonane do roku 30 i to są pewne założenia. Za tym stoi Organizacja Narodów ZIE i tak dalej, ta organizacja na trzy litery, i za tym stoi też Światowe Forum Ekonomy i tak dalej, z panem Klausem na S. Wiecie, o co chodzi. Oni idą ręka w rękę z tą Organizacją Narodów na trzy litery. Ręka w rękę jest plan zaprzestania produkcji żywności, zlikwidowanie rolnictwa, osiągnięcia zerowego CO2, odnośnie rolnictwa, nie tylko, ale powiedzmy, akurat mówimy o rolnictwie, więc odnośnie rolnictwa ma być to na zero. Dla przypomnienia, rolnictwo w Unii wydziela jakąś ułamek procenta CO2 odnośnie rolnictwa, ale oni uważają, że to jest tak dużo, że trzeba z tym walczyć, żeby to całkowicie zlikwidować. Także myślę, że większość z Was wie, o co tutaj chodzi. Też chodzi o nawozy, chodzi o wiele jeszcze innych spraw, o podatki. Chodzi o ugórowanie ziemi, czyli chodzi głównie o to, aby rolnicy przestali używać część swoich ziem. Po prostu nie użytkowali je na cele rolnicze. Obecnie jest wymóg na 4% ugórowania, ale w perspektywie jest na 10, bo to teraz 4, to mamy się tylko tak przyzwyczaić pomalutku, później do 10 mamy się przyzwyczaić, a później do 20, a później odłogiem ma leżeć cała ziemia i ona ma być właściwie wykupiona przez te największe korporacje światowe, takie jak te, które już się właściwie wprowadziły do kraju na U, produkują masowo żywność, zatrutą żywność w kraju na U. I oni chcą po prostu ograbić w ten sposób, zbankrutować w ten sposób naszych europejskich rolników, żeby później przejąć tę ziemię za bezcen. I oczywiście oni będą użytkować tę ziemię i produkować bardzo niebezpieczną dla nas żywność i my nie będziemy mieli wtedy wyboru, bo nie będziemy mieli rolnictwa. Będziemy jedli po prostu truciznę. Każdy kęs z tej żywności będzie doprowadzał nas po prostu do śmierci i do tego będą użyte oczywiście technologie, które już są przygotowane dla nas wcześniej. Technologia tak zwana CRISP, gdzie się wycina geny i wkłada się inne bardzo dziwne geny do roślin, gdzie to będzie bardzo trujące dla nas i to będzie miało na celu zmienić nasze DNA. Do tego jeszcze dojdą robaki i cała ta gama tych wszystkich trucizn, bo to, co się nazywa GMO w tej chwili, to będzie małe piwo. Ta technologia CRISP ma doprowadzić do całkowitego przekształcenia człowieka, całkowitego przekształcenia naszego DNA. Kto przeżyje, to będzie jeszcze chory, może będzie cierpiał i będzie po prostu jakby wykańczał się płacząc
z bólu i z chorób, a kto szybciej umrze, to być może będzie miał szczęście, bo uniknie tych najgorszych cierpień. Także przed nami jeszcze taka świetlana właśnie przyszłość, którą nam szykują, i o to właśnie głównie jest walka. I głównie chodzi o to, aby ta żywność była kontrolowana, abyśmy nie mieli po prostu dostępu do czegoś innego i żebyśmy byli skazani na te właśnie trujące produkty, trujące to mało powiedziane, ale całkowicie degradujące nasze DNA i doprowadzające nas do śmierci, można by powiedzieć. To jest naprawdę przerażające, ale nie da się ukryć, że te wszystkie technologie już są, czekają na wprowadzenie i częściowo już pomału zaczynają być wprowadzane tu i tam na świecie i właśnie o to toczy się gra. I to jest bardzo poważna sprawa, to jest niesłychanie ważne, czy my to wygramy, czy my ludzie to wygramy. I teraz jesteśmy właśnie w takim, można by powiedzieć, przełomowym okresie, gdzie my walczymy z tym złem i nie wiemy, czy, jak to się zakończy, czy my to wygramy, czy nas spacyfikują, bo jeżeli dojdzie do tego, że my tego nie wygramy, to niestety przyszłość nie jest tutaj jasna i klarowna i piękna. Ja jeszcze przypomnę, że my nagrałyśmy taki film, gdzie mówimy o robakach. Możecie sobie poszukać w galerii, to nie było aż tak dawno, to było w tamtym roku. Poszukajcie sobie ten odcinek, bo to jest bardzo aktualne i tam jest wszystko powiedziane, jak się będzie wszystko rozwijać odnośnie żywności i technologii. Co tutaj nas czeka? Ja wiem, że wiele ludzi po obejrzeniu tamtych odcinków po prostu była w potrzasku mentalnym, ale niestety to jest prawda, są te technologie, one na nas czekają i są o krok do wprowadzenia. I to nie jest coś nowego, że to przyszło po prostu wczoraj, dzisiaj, miesiąc temu. To już jest bardzo dawno przygotowane. Te technologie już są dopracowane całkowicie i trzeba tylko po prostu ruszyć na szeroką skalę z wprowadzeniem tego wszystkiego. Dla przypomnienia jeszcze powiem, że już są wprowadzane bardzo nieciekawe rzeczy odnośnie ekologicznych produktów i nie tylko ekologicznych, gdzie już są nasączane warzywa i owoce nanotechnologią. Ta technologia, w skrócie powiem, że polega na tym, że jak się to nasącza dane owoce czy warzywa, to ta technologia powoduje, że to nasączanie polega na tym, że te nanocząsteczki, które mają właśnie nas zabijać, jakoś technologicznie to się dzieje, że są wprowadzane pomiędzy komórki. Jak są komórki, to są takie kółeczka, tak? Jedno kółeczko, drugie kółeczko, trzecie i tak dalej. To są komórki rośliny i pomiędzy tymi komórkami jest przestrzeń. Tak samo jest w ciele człowieka, tak? Są komórki i pomiędzy też jest wolna przestrzeń. W tą wolną przestrzeń są właśnie wprowadzane, wtłaczane technologicznie właśnie te nanocząsteczki, które mają po prostu nam bardzo szkodzić. Z tego co wiem, to już chyba dotarło do Europy. Na żabę też trzeba uważać, na tą zieloną żabę, bo wiem, że dużo było pytań o żabie. Na żabę musicie uważać, nie kupować nic z zieloną żabą. Jeśli trochę przekręcę nazwę, to z góry przepraszam, ale podejrzewam, że to się nazywa apypylyae. Chyba coś takiego. I to są naklejki naklejane już na, z tego co wiem, na warzywa. Być może, znaczy z tego co wiem, to na owoce, ale też chyba już na warzywach są. Także jeżeli coś kupujecie w sklepach, to musicie dokładnie patrzeć, czy to nie ma żaby i czy to nie ma tego właśnie apypylyae, bo tam są już nanocząsteczki. I to tylko będzie postępować. Także trzeba się mieć na baczności. Właśnie teraz mi siostra znalazła dokładną informację na ten temat, bo ja zawiesiłam na naszym Telegramie, wisi właśnie filmik, post i chyba nawet dwa takie posty zostały zawieszone. I tam właśnie było dużo informacji na ten temat, ale siostra mi właśnie znalazła i teraz właśnie przeczytam wam, jak się to dokładnie nazywa. I tutaj pokażę wam na ekranie, więc możecie popatrzeć na ekran teraz, bo to będzie napisane.
przetłumaczę, bo to jest po angielsku, sklepy sprzedające produkty, to pisze APEEL, nasączanie tą powierzchnię, ta firma Epil, to jest akurat zdjęcie przykładu chyba z Wielkiej Brytanii, które sklepy to już sprzedają, to już dotarło do Europy i to są i warzywa i owoce. Także tutaj macie przykład właśnie z Wielkiej Brytanii, ale to już dochodzi do Europy. Też jest w Ameryce, z tego co wiem. Wydaje mi się, że już dociera do wszystkich krajów zachodnich. W Hiszpanii też już produkują z tymi nanocząsteczkami. Po prostu nasączają to, żeby to trucizny rozeszły pomiędzy komórki właśnie tych warzyw i owoców. I jest to tak przemyślane, żeby ludzie nie mieli gdzie uciekać, bo na przykład jeśli to będzie nasączane, zwykłe warzywa i owoce, te przeciętne, takie komercyjne będą nasączane, to ludzie pomyślą, no dobrze, to ja sobie kupię ekologiczne. Ale właśnie nie, właśnie ekologiczne też są nasączane. I to są jakby poczynania na tą zasadę, żeby ludzie mieli już drogę zamkniętą do ucieczki, żeby nie było gdzie uciekać, i żeby po prostu nie mieli wyboru i musieli to zjadać, tak? I no dobrze, te ludzie powiedzą, ja sobie pójdę jeszcze do lokalnego gdzieś tam rolnika i częściowo się tam wyżywię, ale to też jest plan właśnie zlikwidować i właśnie o to toczy się walka, o to toczą się właśnie te strajki, te blokady rolników i tak dalej. To tu jest naprawdę wiele aspektów. To jest niesłychanie ważna walka. To jest naprawdę walka o nasze życie. Czy my przeżyjemy przez te najbliższe lata? To jest niesłychanie ważne. Tak więc omówiłam tutaj tak pokrótce, bo tych zagadnień jest jeszcze więcej, ale już nie będziemy we wszystko się zagłębiać, bo czas nam zaraz ucieknie. Musimy nagrać ponad godzinę nagrań. To jest tak ważny temat, że wydaje mi się, że warto tutaj poświęcić nasz czas dla Was, żeby Was uświadomić i żeby Was też ostrzec, bo też na pewno są pytania, no ale co my mamy zrobić i jak się chronić i tak dalej, i tak dalej. To mówiłyśmy właśnie w naszym odcinku na temat żywności kilka miesięcy temu. Bardzo zachęcam Was do przeszukania w galerii, obejrzenia tego odcinka, bo tam było bardzo dużo informacji właśnie też jak się chronić i czy my w ogóle będziemy mogli się ochronić. Także stoimy naprawdę przed ogromnym wyzwaniem i można by powiedzieć na takim rozdrożu, co się teraz z nami dalej ludźmi będzie działo. Bo to, czy wygra Trump, czy wygra, czy nie wygra, to te technologie będą i tak miały jakby swój żywot, tak? I to będzie szło dalej do przodu. Tu się tutaj nie zanosi na zatrzymywanie czegokolwiek. Być może upłynie może jakiś czas, że ludzie będą bardzo chorować i może w przyszłości coś się zatrzyma, ale na ten moment i na najbliższą przyszłość nie ma takich kierunków, gdzie to nam pokazuje, że tu się będzie to zatrzymać, że my będziemy ich ujawniać i że to się zakończy. Dlatego to jest bardzo niebezpieczne. I to się naprawdę już zaczyna dziać. Także walka jest na wszystkich frontach i to jest walka właściwie o nasze przetrwanie, o nasze życie, nie tylko o naszych dzieci, ale o każdego jednego z nas żyjącego na tej ziemi. Także przejdziemy teraz do jasnowidzenia i wydaje mi się, tak jak wspomniałam, że warto jest poświęcić tutaj więcej uwagi w tym temacie i wydaje mi się, że na tym filmie się nie skończy. Czas szybko biegnie i wydaje mi się, że wyjdzie nam z tego dwa odcinki. Także przygotujmy się, że to będzie pierwszy odcinek i potem zaraz za tym odcinkiem będzie druga część. Najpierw zacznijmy od pytań odnośnie tych właśnie strajków, tych blokad. Więc pierwsze pytanie, czy te blokady i strajki rolników będą jeszcze powstawać nowe w nowych krajach lub czy będą te, które już są, czy będą jeszcze przybierać na sile? Ja tu widzę, że to będzie się rozlewać na inne kraje, na innych kontynentach, nie tylko w Europie. Czy to jest to, co powiedziałam o Kanadzie? Kanada i widzę trochę Ameryka Południowa i
Niektóre stany w Ameryce. A Australia? Ale to niektóre tylko stany. Nie widzę tu Australii za bardzo. Tu były jeszcze pytania od osób z Australii. Czy pod tym kątem Australia jest w uśpieniu? Na razie tak. Na razie uśpiona jest. Tam śpią. Bo jakieś przeczytałam też, że 15-minutowe miasta budują w Sydney. Jakoś nikt nie podnosi głosu. No chyba wszyscy śpią. Tak. To tak wygląda, że tutaj się na razie nie będzie nic tam na gorąco działo. Czyli inne kraje, a w Europie czy dojdzie jeszcze krajów? W Europie będą dochodzić te kraje, dlatego że w Europie będzie to dotyczyć wszystkie kraje Unii. Bo już zaczęły się też blokady z granicami pomiędzy chyba Belgia, Holandia czy Belgia, Francja. Nie powiem teraz w 100%, ale to nie tylko ta granica, ale jeszcze na innych granicach już zaczęły się blokady z tego względu, żeby po prostu zablokować wjazd towarów pomiędzy Unią nawet. Też widziałam taki film, gdzie były wyrzucane towary z ciężarówek. Też były ciężarówki atakowane z polskimi towarami. One zostały podpalane. Towar został wyrzucany, podpalany i ciężarówki zostały zdewastowane, przewracane, płonęły po prostu w ogniu. Demolka totalna. Też były demolowane inne ciężarówki, na przykład z Hiszpanii, które przywoziły warzywa i owoce. Także mnóstwo tego jest i widziałam, że tego najwięcej było, tej demolki było najwięcej we Francji, gdzie francuscy rolnicy postanowili zrobić całkowicie zero wjazdu obcych warzyw i owoców, obcych produktów, półproduktów, nawet z Unii, już nie mówię o kraju na U, ale w ogóle z Unii, bo chodziło im o to, aby wesprzeć tylko i wyłącznie produkty francuskich rolników. Także tam już idzie naprawdę na ostrzu noża i czy widzimy, że to będzie się pogłębiać? Ja tu widzę, że będzie to się pogłębiać, bo to też chodzi o to, tu pojawiło mi się właśnie państwo na U, że to chodzi o to, że teraz będzie wszystko brane z państwa na U, te wszystkie plony, tak, co tam sadzą, to wszystko będzie szło na Europę, dlatego że kołchoz przedłużył umowę z krajem na U do następnego roku, a bodajże chyba Wielka Brytania zrobiła to na ileś lat. Bezcłowy obrót produktami rolnymi. No to jest jedna strona medalu, tak, że my będziemy jeść truciznę, ale to ta druga strona medalu chodzi o to, żeby właśnie był łatwy zbyt tego, co oni chcą zarobić na plonach i tam tego, co oni tam sadzą w kraju na U. Żeby to wszystko to szło na Europę. A co oni tam sadzą, to wszyscy już wiedzą, jakie to są uprawy. No wszystko co najgorsze, tak? No, chodzi o to, żeby ktoś jeszcze też na tym zarobił, a wiadomo, kto chce na tym zarobić, tak? Jeszcze powiem dla przypomnienia, że przeczytałam, że na przykład Orban nie wpuszcza tych towarów. Tam jest rozkaz taki, że nie mogą wjechać te towary na Węgry. No to oni mają akurat szczęście, że mają takiego prezydenta, który stawia to weto. No niestety w Europie, gdzie indziej, w krajach europejskich my nie mamy już takich prezydentów, którzy dbają o jakby jakość, tak, i to dobro w jakimś sensie, powiedzmy, no mniejszym lub większym, ale jeszcze jakoś dbają, tak. My nie mamy na dzień dzisiejszy takich polityków. Orban akurat dba o interesy swojego państwa, a my tu nie mamy żadnych polityków na Zachodzie, w Europie, żeby dbali o interesy państwa, tylko oni dbają o swoje interesy. Im akurat nie zależy na tym, żeby ludzie żyło się ludziom dobrze. Oni to mają gdzieś. Oni wykonują rozkazy, dbają o swoje stołki, interesy i tak to wygląda wszędzie. A ten jest jeden, zniszczenie. Zniszczenie, zabicie, wyniszczenie ich poprzez żywność, poprzez trucizny innego typu, tak? No to już nie będę wchodzić w tematy, bo mówimy akurat o rolnictwie.
W każdym razie tak to wygląda, że to ma dwie te strony medalu, tak? Czyli ta jedna to jest narzucanie tych praw, gdzie ma być ta trucizna, o której była mowa na początku filmu, a druga strona medalu to chodzi o te interesy polityczne i przepływ tej strutej żywności z państwa na U. Więc ten konflikt będzie się nasilał, będzie cały czas gorąco w tym temacie. To będzie bardzo długo trwało, jeśli chodzi o tą sprawę. No już trwa od jakiegoś czasu, bo to już trwa od tamtego roku. I tu widzę, że najwięcej gorąco będzie się działo w tych krajach, bo w Polsce nie aż tak, nie widzę tego bardzo mocno, jak w krajach takich jak Niemcy, Francja, Holandia i Hiszpania. Tam będzie tego najwięcej. Bo to są regiony, które są najbardziej, można powiedzieć, znaczące, jeśli chodzi o uprawy i hodowli bydła. A jeśli chodzi o całokształt, to widzę, że to będzie naprawdę bardzo intensywnie działo się. Bardzo intensywnie nasilało się. Czy widzimy, że rolnicy się naprawdę zaparli i to już teraz nie popuszczą? Tak. Tak, bo to chodzi nie tylko o to, że o to samo jedzenie, ale chodzi też o to, że rolnicy z tego żyją i to jest ich chleb powszedni, tak? Jeżeli oni będą mieli wszystko ucinane, tak jak teraz to chcą zrobić, że ileś tam gruntów musi być wolna od produkcji, liczymy się z tym, że taki rolnik nie zarobi i traci. Więc to jest spowolnione zabójstwo wykańczania rolników, ponieważ co niektórzy, nie, ci, którzy mają bynajmniej te mniejsze gospodarstwa, nie są w stanie zarobić na życie. I chodzi o to, żeby część właśnie tych rolników po prostu padła śmiercią naturalną. Między innymi wykosić te biznesy, żeby to przejęły grube ryby, tak? No to, co była mowa mówiona na początku filmu. Czy my widzimy, że to się będzie nasilać i co dalej widzimy? Czy widzimy, że na przykład pacyfikują ludzi? Bo ostatnio była pacyfikacja rolników w Hiszpanii, gdzie zostały wystrzelane w nich gumowe kule. Tam się zaczęło nieciekawie dziać i z tego, co przeczytałam, że jest jakiś plan na pacyfikację rolników poprzez wojska NYA i kółeczko, czyli te wojska, które już tam stacjonują, tak? Amerykańskie wojska. One mają pacyfikować lokalnych rolników walczących o prawo do życia i prawo istnienia i prawo do żywienia się normalnego i no, swoje własne prawa. Czy widzimy coś takiego, że te rządy kołchozu mają plany spacyfikować tych niewinnych rolników? Tak, tu jest, ja też przeczytałam chyba bodajże ostatnimi dniami taki komentarz właśnie, że mają tam właśnie wysłać te wojska. I teraz będę to jasno widzieć, czy faktycznie to wyślą. Tak jak wspomniałam, ten film będzie długi. Zapraszamy Was do naszego kolejnego odcinka, czyli drugą część, kontynuację jasnowidzenia z tego odcinka. I będziemy zadawać dalsze pytania, jak się to rozwinie i co nam tutaj grozi. Tak więc czekajcie na część drugą tej samej serii. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeszcze tutaj takie małe ogłoszenie na koniec, ponieważ zaszły zmiany co do naszej działalności indywidualnej dla ludzi. I informacja została ogłoszona na Facebooku, więc ja pozwolę sobie ją przeczytać, ponieważ nie będę już tego mówić własnymi słowami. Informujemy naszych szanownych klientów, zarówno tych stałych, jak i nowych. Przestajemy świadczyć usługi indywidualne w zakresie terapii i jasnowidzenia. Decyzja ta jest ostateczna, więc nie będą podejmowane żadne wyjątki,
I tutaj uwaga dla tych wszystkich naszych stałych klientów lub tych nowych, którzy chcieli może w przyszłości skorzystać. Nie będziemy już robić żadnych usług, jeśli chodzi o jasnowidzenie i terapii. Więc te wszystkie indywidualne sesje chcemy zakończyć jednogłośnie, mówimy dzisiaj, że więcej nie będzie takiej możliwości. Kanały YouTube będą nadal dostępne dla Państwa przeglądania, więc to zostaje, a sesje indywidualne w takim wypadku już nie będą możliwe. Więc tak to mniej więcej zostało napisane i chciałyśmy podziękować również naszym stałym klientom za współpracę i za miłe słowa, za dobro, za to, że chcieli korzystać z naszych usług i chcieli się rozwijać duchowo i chcieli robić również rozwój duchowy, tak jak było im to w przesłaniu powiedziane, tak? Cokolwiek tam było, chciałyśmy im podziękować. Niektórzy ludzie byli naprawdę bardzo serdeczni dla nas też. I za to im bardzo, bardzo dziękujemy i dziękujemy również za to, że ludzie nas doceniają i też również słuchają naszych filmów, rozsyłają i dają dobre słowo, bo w tych czasach najważniejsze jest po prostu się wspierać i dawać dobre słowo. Każdemu, kto korzystał z naszych sesji, życzymy tym wszystkim ludziom jak najlepiej i bardzo im też dziękujemy za współpracę. Także prosimy teraz nowe osoby, które nie wiedzą, aby nie pisały do nas już na stary mail, który jest w poprzednich filmach, ponieważ tego maila w filmie się nie da ściągnąć. Po prostu ten mail już nie jest aktywny i nie będzie można już na niego napisać, dlatego że nikt nie dostanie odpowiedzi. Ten mail jest skasowany po prostu i więc tak to działa. Więc tu informujemy, że pisanie maila, jeżeli gdzieś on jest w starych filmach, jeżeli ktoś znajdzie, tak, bo tam była mowa o tym, że my robimy te sesje indywidualne, ale to już nie działa, także to już nie będzie aktywne. Więc jeżeli ci wszyscy, którzy napiszą na mail, a nie natrafią akurat na ten film i tą informację, to oświadczam właśnie, że ten mail też nie będzie już funkcjonował. My po prostu już nie będziemy świadczyć takich usług i tak postanowiłyśmy.